Magdalena Siok, witam i zapraszam na program Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś przygotowaliśmy. Pieniądze dla Uniwersytetu Wyszyńskiego. Ambicje siedleckiej kardiologii. Rozpoczyna się budowa pogotowia w Ostrowie Mazowieckiej. Pani sołtys brzmi dumnie. A zaczynamy nietypowo, bo i okazja nadzwyczajna. Minęło 90 lat od powstania warszawskiej kolei dojazdowej. Działająca od 90 lat warszawska kolej dojazdowa jest jednym z najstarszych, niemal nieprzerwanie funkcjonujących, wyodrębnionych systemów transportu kolejowego w Polsce. Film opowiadający historię szacownej jubilatki obejrzeli goście uroczystej gali w Otrębusach. Większość z obecnych to ci, którzy tworzyli historię warszawskiej kolei dojazdowej, jak też ci, którzy pomogli jej przetrwać trudny czas transformacji po 1989 roku i przyczynili się do jej rozkwitu przez ostatnie 10 lat. W 2007 roku to samorząd województwa stał się właścicielem popularnej WKT-ki. Spółka, która w ciągu ostatnich 10 lat przeszła istną metamorfozę, bo nie dość, że wymieniła cały tabor, 21 nowoczesnych pociągów, ale też wyremontowała torowisko, zmieniła sposób zasilania swojej trakcji, zautomatyzowała to, zrobiła się bardziej przyjazna dla pasażerów. Dopiero usamorządowienie tej spółki, no i wtłoczenie 500 mln zł z pieniędzy i naszych, ale też i pieniędzy z Unii Europejskiej, z mechanizmu szwajcarskiego, no spowodowało, że mamy perełeczkę, tak, bo bez zaangażowania samorządów i bez tych pieniędzy unijnych nie byłoby to możliwe w ogóle. To rzeczywiście wspaniała rzecz, że zarządzane przez samorząd warszawska kolej dojazdowa, ale również koleje mazowieckie tak się wspaniale rozwijają. WKD to jeden z kilku przewoźników kolejowych na Mazowszu, dlatego trzeba inwestować, żeby nie dać się pokonać konkurencji. Między innymi planujemy przebudowę i rozbudowę przystanku osobowego na regułach. Jest to kwota około 1,5 mln zł. Również zakończymy wspólną inwestycję z panem burmistrzem Podkowy Leśnej w Podkowie, to znaczy parking oraz modernizacja toru, którą myśmy zrobili, i remonty wewnętrzne peronów i przygotowanie do nowego rozkładu jazdy w grudniu. W nowym rozkładzie jazdy w grudniu z kolei planujemy zwiększenie ilości pociągów. Pan Wiesław jest jednym z najstarszych pracowników kolei warszawskiej. Pracuje ponad 40 lat i nie zamieniłby tej pracy na żadną inną. I mam nadzieję, że doczekamy jeszcze emerytury w tej chwili, bo firma jest bardzo, bardzo świetna, firma jest stabilna. Jesteśmy zadowoleni. Mamy nowe pojazdy, bardzo nowoczesne, także mam nadzieję, że będzie jeszcze coraz lepiej. Warszawska kolej dojazdowa dowozi pasażerów z 6 powiatów. Co roku przewozi niemal 8 milionów osób, a jej zysk netto wzrósł ze 100 tysięcy w 2008 roku do ponad 2 milionów obecnie. Duże unijne wsparcie dla kolejnej warszawskiej uczelni. Tym razem środki trafią do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia otrzymane fundusze przeznaczy na utworzenie multidyscyplinarnego centrum badawczego. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 65 milionów złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Będzie to unikalny w skali kraju ośrodek, w którym będą prowadzone interdyscyplinarne badania z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz nauk informatycznych i przyrodniczych. To, co jest ważne, to te 65 milionów pozwoli nam właśnie na rozwój, który żeśmy już w jakiejś mierze rozpoczęli w realizacją innego projektu w oparciu o pozyskane środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stworzyliśmy Centrum Technologii Informacyjnych dla Humanistyki i Nauk Społecznych. Więc jak Państwo widzą, problematyka IT jest nam bardzo bliska i tę problematykę wiążemy, czy nowe technologie wiążemy z humanistyką i naukami społecznymi. W ramach projektu powstaną nowe obiekty z kompleksową infrastrukturą. Teren wokół nowego ośrodka zostanie zagospodarowany. Powstaną parkingi oraz strefy zielone. W centrum zostanie utworzona nowoczesna serwerownia i liczne laboratoria. Uczelnia się prężnie rozwija, to już jest kolejny projekt, było kilka projektów w poprzedniej perspektywie finansowej, w tej chwili ten rekordowy. No życzymy powodzenia, oczywiście
żeby po pierwsze uczelnia się rozwijała, po drugie, żeby projekt, który został tak mozolnie przygotowany, bardzo dobrze oceniony, teraz podpisujemy umowę, żeby został zrealizowany. W multidyscyplinarnym centrum badawczym powstanie 9 laboratoriów. Całkowita wartość projektu przekracza 83 miliony. Kwota dofinansowania to ponad 65 milionów złotych. Dobre wieści dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Dzięki wsparciu unijnemu w szpitalu poprawi się jakość opieki kardiologicznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał siedleckiej placówce niemal 5,5 miliona złotych dofinansowania. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach zakupi wyposażenie technologiczne wraz z montażem do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Sprzęt, z którego korzysta obecnie szpital, jest już dość mocno wyeksploatowany i wymaga wymiany. Aparatura, która jest potrzebna do tego oddziału po to, żeby ta diagnostyka była dużo, dużo szybsza, ale również do rehabilitacji kardiologicznej, bo tam nie ma tej rehabilitacji. W związku z powyższym to są bardzo ważne środki. Środki, które są bardzo ważne dla mieszkańców przede wszystkim, ale również i dla kadry lekarskiej, dlatego że pozwoli to na szybszą diagnostykę, na lepszą rozpoznawalność chorób, a z drugiej strony na szybsze działanie. Otrzymane dofinansowanie placówka przeznaczy na wymianę angiografu i defibrylatorów. O dodatkowe elementy i oprogramowanie zostaną rozbudowane aparaty tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także zestaw do ablacji. Ponadto zakupione zostaną zestawy do rehabilitacji kardiologicznej, stacjonarnej i dziennej. Realizacja projektu poprawi dostępność pacjentów do nowoczesnych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacji kardiologicznej. Koncepcja, która się urodziła już dawno, dawno, koordynowanej opieki kardiologicznej, która miałaby za zadanie zająć się opieką nad pacjentem do roku po ostrych incydentach wieńcowych. Nadal wiemy, że to nie tylko dotyczy schorzeń typu choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, ale również dotyczy to pacjentów z niewydolnością krążenia. Stąd następna koncepcja, która się urodziła, koordynowanej opieki kompleksowej u pacjentów z niewydolnością krążenia. Wymiana sprzętu na nowy pozwoli na skrócenie czasu leczenia pacjenta, a także poprawi szybkość i precyzję wykonywania procedur kardiologicznych. Ponadto zakup nowoczesnego sprzętu umożliwi prowadzenie dotychczas nierealizowanej, koordynowanej, kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Przeprowadzka za prawie 2 miliony z wynajmowanego na własne. Podpisaniem umowy rozpoczęła się budowa stacji pogotowia ratunkowego w Ostrowie Mazowieckiej. Do tej pory pogotowie w Ostrowie Mazowieckiej nie miało stałej siedziby. Ratownicy zajmowali budynki wynajmowane od osób prywatnych. Nowa siedziba stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Ostrowie Mazowieckiej będzie mieścić się przy szpitalu w dwupiętrowym budynku o powierzchni 365 m2. Na parterze zlokalizowane będą dwa miejsca garażowe dla ambulansów, pomieszczenia dla zespołów wyjazdowych i lekarza oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Nasza własna inwestycja spowoduje oszczędności, będzie pociągnie za sobą lepsze warunki pracy dla personelu, dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, kierowców, jak również będą możliwe inwestycje w logistykę. Nowa stacja pogotowia to zdecydowanie lepsze warunki pracy zespołów pogotowia ratujących życie oraz zespołów transportowych, a lokalizacja przy szpitalu zagwarantuje szybszy kontakt z lekarzami specjalistami. Do tej pory wynajmowaliśmy obiekty, no to wiadomo, jak się wynajmuje, to po pierwsze nie są to nasze obiekty, w związku z tym nie ma szansy, żeby mocno w to inwestować, ale teraz to będzie już taka wyższa półka. Tworzymy przestrzeń, która będzie nowoczesna, która będzie przede wszystkim służyła, tak jak mówię, pacjentom, bo jeżeli tam w lepszych warunkach będą mogli pracować lekarze, ratownicy medyczni, to wtedy ich praca bezpośrednio przełoży się na szybkość reagowania. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 800 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Mazowsza wyniesie 1 700 000. W marszałkowskich szpitalach powstają miejsca dla małych pacjentów, w których uczą się bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zeszłym roku w dwóch szpitalach w Radomiu i w Warszawie powstały kąciki BRD. Nowy został otwarty w Dziekanowie Leśnym. W ramach projektu w marszałkowskich szpitalach powstają miejsca dla małych pacjentów, których wyposażenie, np. znaki drogowe, gry i książki edukacyjne,
nawiązują do tematyki bezpiecznego poruszania się po drodze. W nowo otwartym kąciku BRD w szpitalu w Dziekanowie Leśnym zajęcia z dziećmi będą prowadzić wolontariusze przeszkoleni przez pracowników wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Będzie to nauka przez zabawę połączona z krótkimi pogadankami i prezentacjami. Jestem przekonana, że zwiększą bezpieczeństwo dzieci, że sytuacji wypadkowych będzie zdecydowanie mniej, no i przez to mniej pacjentów w naszych szpitalach po wypadkach. Mamy nadzieję, że ten projekt, który realizuje samorząd województwa z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będzie pozytywnie odebrany i będziemy mogli poszerzać akcję na inne mazowieckie szpitale. Nauki gwarantującej bezpieczeństwo najmłodszych nigdy za wiele. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. To akcja prowadzona od 4 lat przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski i jego partnerów. Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze policji omawiają rodzaje zagrożeń, na jakie są narażone w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić. Ta kropla drąży skałę. Chodzi o to, żeby nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również ich rodzice korzystali z odblaskowych elementów, korzystali z kamizelek, które pozwalają ich dostrzec, zwłaszcza w okresie jesiennym, zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. No, mamy efekty w postaci mniejszej ilości wypadków z udziałem dzieci. Mamy nadzieję, że to nasze działanie przełoży się na dużo mniej ofiar i wśród dzieci, i wśród dorosłych, no i mniej nieszczęścia ludzkiego po prostu. Dzieci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem ratowników medycznych lub strażaków. Młodzież również ma okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując przygotowany tor rowerowy. Jako policjantka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku uważam, że jest to niezbędne do edukowania dzieci, młodzieży i promowania takiego bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkania z dziećmi podczas kampanii społecznej Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny odbywają się w szkołach na terenie całego województwa mazowieckiego. Coraz częściej na tabliczce z napisem Sołtys powinien pojawiać się dopisek Pani, bo te najbardziej aktywne, przedsiębiorcze panie chcą rządzić na wsi i przewodzić lokalnej społeczności. My odwiedziliśmy jedną z liderek wiejskich w Leszczydole Starym w powiecie wyszkowskim. Jeszcze ostatni rzut oka na makijaż i fryzurę i pani Sołtys jest gotowa do pracy. Tym razem rusza do urzędu gminy, aby spotkać się z inną panią, wiceburmistrz Wyszkowa. Cel od lat ten sam, rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w rodzinnej wsi pani Sołtys. Teraz dzieci ćwiczą na wewnętrznym holu szkoły. Sala gimnastyczna w Leszczydole Starym. Leszczydół Stary jest tym miejscem, które rzeczywiście w pierwszej kolejności najbardziej potrzebuje tej sali gimnastycznej, więc mam nadzieję, że rzeczywiście, tak jak planowaliśmy, to będzie pierwsza sala, która w najbliższym czasie powstanie. Upór Sołtysa wsi Leszczydół Stary to nie jedyna cecha pani Moniki. Kobiety są konsekwentne, kobiety są pracowite, kobiety są zaradne i pani Monika jest najlepszym tego przykładem. Jeśli kobieta się do czegoś zabiera, to z pewnością doprowadzi to skutecznie do końca. Mogę mnożyć tylko przykłady, w którymi pani Monika właśnie się wykazała, bo to nie tylko sala gimnastyczna, którą wkrótce pewnie będziemy budowali w Leszczydole Starym, o którą pani Monika skutecznie zabiega, ale to także szereg innych inicjatyw. Pani Monika potrafi zarażać ludzi swoimi pomysłami, robi to fantastycznie, także chylę czoła i mam nadzieję, że więcej takich sołtysów będzie. Budowa sali gimnastycznej to będzie największa od lat inwestycja we wsi. Dyrektor szkoły nie ma wątpliwości, że pani Sołtys będzie pierwszą od 12 lat, której się to uda. Przez szereg lat była przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole i też pomagała we wszystkich dziedzinach działalności naprawdę szkoły. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy i tam upomina się o nas bardzo, stara się o to, żeby jednak te działania związane z budową sali gimnastycznej były. Monika Bieżuńska od 3 lat jest sołtysem, czy raczej panią sołtys, pierwszą kobietą na tym urzędzie w jej rodzinnej wsi. Ludzie polubili ją, bo jest konkretna i skuteczna. Ten chodnik to jej zasługa. Organizuje też imprezy, które mają łączyć ludzi jak wielką rodzinę. Myślę, że sprawdza się i to nawet niekiedy bym powiedziała, że lepiej niż mężczyzna. I jeszcze jeden głos mieszkanki Leszczydołu Starego. Tak, bardzo się sprawdza pani sołtys, dla mnie jest bardzo dobra, pomocna. Pani Monika jest jedną z 960 tysięcy kobiet mieszkających na mazowieckiej wsi. Kobieta sołtys budzi uznanie, ale to ciągle rzadkość. Początki nie były proste. Nawet powiedziałabym, że było ciężko. Były nawet takie pojedyncze zdania, że jak kobieta, a powiem tak otwarcie i szczerze, że nawet mówiono baba, to na pewno sobie nie poradzi. Bardziej widziano w tej funkcji pana, nie ja.
No ale jestem ja, na razie się sprawdzam. Mam nadzieję, że mieszkańcom się podobam. Przynajmniej nie odnoszę żadnego wrażenia, żeby było inaczej. Oczywiście ja się odnajduję w tej roli. Tym, którzy nie zauważyli, zwracam uwagę, że w tej informacji wystąpiły tylko panie. W ten jakże skromny sposób wyrażamy uznanie i szacunek za to, że jesteście dla nas ważne. Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.